Joga na świeżym powietrzu, w słońcu, na trawie i w pozytywnej i serdecznej atmosferze to propozycje dla aktywnych Bełchatowian na najbliższą sobotę. Na sobotę właśnie chcieliśmy tak troszkę pożegnać lato jogowo, jogą na dworze. Taką akcję już robiliśmy też w tamtym roku na Waszkowiźnie. W tym roku wybraliśmy tutaj to miejsce, ten park, bo jest naprawdę przepiękny. Jest dużo zieleni, jest blisko przede wszystkim dla osób. Mogą sobie osoby dojść na pieszo, przyjechać samochodem, zaparkować lub nawet przyjechać rowerami. Joga stanowi propozycję dla osób w każdym wieku. Kondycja fizyczna nie ma znaczenia. Jedyne o czym trzeba pamiętać to zabrać ze sobą maty do ćwiczeń. Zestaw dla początkujących to jest dobre nastawienie i chęci. Trzeba wstać troszkę wcześniej, żeby o godzinie 9.50 stawić się tutaj, właśnie przed dworkiem zabieramy ze sobą jakiś wygodny strój do ćwiczeń, matę do jogi albo jakąś karymatę. Też będę miała ze sobą maty, jeżeli ktoś po prostu nie będzie miał tego sprzętu. I tyle tak naprawdę. Ćwiczymy na boso. Joga, tą którą ja prowadzę jest to hatha yoga, czyli jest to wykonywanie asan, pozycji jogi w połączeniu z odpowiednią techniką oddychania. Zajęcia odbędą się w rezydencji Dwór Polski. Zajęcia potrwają 75 minut. Początek o godzinie 10.